Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Służby legionowe. Dziś audycja typu standard, w której opowiadam o służbach wywiadowczych polskich legionów walczących u boku armii podwójnej cesarsko-królewskiej monarchii. Zgodnie jednak z nową koncepcją audycji typu standard poruszam również inne sprawy i rozprawiam o genezie fali książek szpiegowskich polskich autorów na naszym rynku wydawniczym, praktycznych regułach władzy i wpływu do realizacji w warunkach dnia codziennego, udziale kierownictwa służb specjalnych w pracy tajnych agentów według szkoły FBI, czyli amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego. A konkretnie to opowiem Ci o istotnych problemach w pracy samego tajnego agenta działającego pod przykryciem. Od razu podkreślam, iż nie ujawniam żadnych kwestii niejawnych, a posługuję się dostępnymi każdemu materiałami jawnymi. Wolę to powiedzieć, zanim komuś strzeli do głowy pomysł, że ja cokolwiek ujawniam. A nawet gdybym chciał, to nie mam jak, gdyż pamięć to ja bardzo słabą mam. A skoro mowa o pamięci, to zbieram pytania do mnie, na które odpowiem w ramach audycji wideo na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. Trochę ich się już zebrało, ale jeśli cokolwiek Cię nurtuje lub po prostu chcesz o to zapytać, to skorzystaj z możliwości, jaką dają komentarze na blogu, wpisach w mediach społecznościowych, czy też pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. Albo po prostu napisz e-mail na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków i to nie tylko wywiadowczych, bezpieczników, czyli różnorakich specjalistów bezpieczeństwa oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. A także, a może przede wszystkim, szkolę każdą osobą zainteresowaną powyższą tematyką, a to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. Zaczynamy! Wywiad legionowy. Nie był jednolity i taki sam przez cały okres prowadzenia działań wywiadowczych, a konkretnie to wywiadowczych i rozpoznawczych. Kontrwywiadowcze, cedując niejako na armię Austro-Węgier, choć nie do końca. A najbardziej istotny to był chyba nieformalnie prowadzony kontrwywiad, który moglibyśmy określić jako polityczny, gdyż chodziło o to, by Piłsudski wiedział, kto mu świnie podkłada, skąd idzie zagrożenie polityczne dla niego samego, jakie pojawiają się szanse dla niego, jak i jego pierwszej brygady legionów. Błędem jest zaliczanie do zwolenników Piłsudskiego wszystkich żołnierzy legionów polskich. Trzeba ci bowiem wiedzieć, że jeśli opowiadam o wywiadzie legionowym, to mam na myśli pierwszą brygadę. Brygada druga stała w opozycji do Piłsudskiego i do jego ludzi. Inaczej było z trzecią brygadą, gdyż ta identyfikowała się z pierwszą, ale Austriacy robili co mogli, by brygady były od siebie rozdzielone, co nie do końca im się udało. I po tym nieco przy długim wstępie już wiesz, że chodzi o służby wywiadowcze Piłsudskiego w pierwszej brygadzie legionów. Polskie służby, działające równolegle do wywiadu CK Armii, o którym opowiadałem Ci w jednym z poprzednich odcinków podcastu. To punkt początkowy mamy. To wyruszenie z krakowskich oleandrów pierwszej kadrowej, czyli oddziału dwóch połączonych polskich organizacji paramilitarnych, Towarzystwa Strzelec w Krakowie i Związku Strzeleckiego we Lwowie, jak dobrze zapewne pamiętasz, kontynuatorów organizacji bojowej PPS oraz Związku Walki Czynnej, czyli takiej organizacji o szerszym zapleczu politycznym niż jedynie PPS Frakcja Rewolucyjna, z którego to związku wyrosły oddziały strzeleckie. Była jeszcze jedna organizacja strzelecka, ale o niej za chwilę. Gdzie znajduje się koniec tej historii? Tak naprawdę to po rozpoczęciu zimnej wojny. Ale to dość daleko.
Otóż, jak na Legiony Polskie, to istotny jest wpływ Piłsudskiego. A ten stracił na znaczeniu jesienią 1916 roku, gdy komendanta zdymisjonowano. Co prawda, Legiony Polskie w sensie formalnym istniały nadal, ale od tej pory punkt ciężkości, zarówno militarnej, jak i konspiracyjnej, czyli także wywiadowczej, przeniósł się na działającą od 1915 roku polską organizację wojskową, która uznawała polityczne i wojskowe zwierzchnictwo Józefa Piłsudskiego, który nominalnie był głównym komendantem POW. Po kryzysie przysięgowym i aresztowaniu Piłsudskiego jesienią 1917 roku, o tym już też opowiadałem, komendantem głównym POW został najstarszy stopniem wśród pozostałych na wolności oficerów pierwszej brygady, pułkownik Edward Śmigły-Rydz. Linię polityczną zaś ustalał powstały latem 1917 roku ściśle zakonspirowany konwent organizacji A. Na czele pracy politycznej stał Jędrzej Moraczewski, a na czele prac wojskowych właśnie Edward Śmigły-Rydz. Zaś po odzyskaniu niepodległości POW rozwiązano, a jej członkowie rozpoczęli działalność dla państwa polskiego albo i przeciw niemu, ale to nie jest temat tej opowieści. Tło historyczne już znasz. Przejdę wobec tego do samej pracy informacyjno-wywiadowczej. Mamy rok 1908. Austro-Węgry przygotowują się do aneksji Bośni i Hercegowiny i stają wobec groźby wojny ze sprzymierzoną z tym niewielkim krajem Rosją. Austriacy za wszelką cenę szukają sojuszników. Jednocześnie służby specjalne cesarsko-królewskie są reformowane przez majora Maxa Rongego. O nim również ci opowiadałem. I wówczas szef głównego ośrodka wywiadowczego we Lwowie, kapitan Gustaw Iszkowski, nawiązuje kontakt z jednym z najbliższych współpracowników Piłsudskiego, Aleksandrem Malinowskim. I zadaje pytanie, czy można będzie wykorzystać działalność dywersyjną polskich organizacji rewolucyjnych na terenie kongresówki, czyli ziem polskich zaboru rosyjskiego. Odpowiedź jest satysfakcjonująca wywiad podwójnej monarchii i 19 października 1908 roku do biura ewidencyjnego we Wiedniu wpływa raport kapitana Iszkowskiego z zaleceniem wciągnięcia PPS, czyli frakcji rewolucyjnej, do służby wywiadowczej. Akcja współpracy wywiadu austro-węgierskiego nosiła kryptonim Confident R. Ze strony CK kontakt bieżący utrzymywał szef wywiadu w Krakowie, kapitan, a późniejszy polski generał Józef Rybak, a ze strony PPS Piłsudski i Walery Sławek. Z formalnego punktu widzenia Piłsudski i Sławek byli współpracownikami Rybaka jako konfidenci Kasztyle Lwów. PPS wykorzystywana była na kierunku wywiadowczym dane z kongresówki i osłabienie sił rosyjskich oraz kontrwywiadowczym, czyli obrona Galicji przed szpiegostwem rosyjskim, czyli ich zwalczanie. I trzeba przyznać, że z działalności kontrwywiadowczej wywiązali się znakomicie. Prace biura wywiadowczego zorganizowane zostały przy Komendzie Głównej Związku Walki Czynnej we Lwowie. Główny nacisk kładziono na śledzenie ruchów rosyjskich sił zbrojnych i kontrwywiad polegający na ochronie własnych członków pracujących w kongresówce. Piłsudski stawiał sprawę współpracy, podobnie jak wcześniej z Japończykami. Oznacza to, że nie chciałby PPS była jedynie wykonawcą poleceń i szpiegiem, ale wciąż wymagał porozumienia politycznego, by występować na płaszczyźnie partnera dla austro-węgierskiego sztabu generalnego. Ale tym razem nie do końca udało mu się wypracować umowę polityczną. W zamian jednak uzyskano zgodę na koncentrację strzelców, ich uzbrojenie i wkroczenie do królestwa. W latach 1913-1914 trwało szkolenie członków organizacji strzeleckich. I trzeba przyznać, że wcześniejsze doświadczenia w pracy konspiracyjnej zostały właściwie spożytkowane. Piłsudski kładł ogromny nacisk na szkolenie wywiadowcze i dywersyjne dla kadr oficerskich i podoficerskich organizacji strzeleckich. W ramach kursu dla podoficerów był wykład Służba Wywiadowcza, w trakcie którego poruszano takie tematy jak cele i zadania służby wywiadowczej, podział na wywiad strategiczny, taktyczny i bojowy, kawaleria operacyjna i jej zadania. Musisz bowiem wiedzieć, że w tym czasie to kawaleria prowadziła rozpoznanie pola walki, wywiad w służbie bezpieczeństwa, wywiad w celu odnalezienia nieprzyjaciela, środki techniczne i przygotowanie intelektualne wywiadowcy, służba oddziału i patrolu wywiadowczego.
Wywiad dotyczący obiektów, mostów, dróg, kolei i tym podobne. Zachowanie się w stosunku do ludzi w kraju swoim i obcym. Szpiegostwo na usługach wywiadu. Środki techniczne porozumiewawcze. Wywiad bojowy. Warunki dobrego wywiadu. Do powyższego dochodziła jeszcze umiejętność korzystania z map własnych i zaborców, znajomość praktyczna terenu polskiego, umiejętność przedstawiania uwag i wykonywania notatek, dane o siłach i środkach wroga oraz ich rozmieszczeniu. W działaniach wywiadowczych w kongresówce aktywnie uczestniczyła również sekcja żeńska Związku Strzeleckiego, ale pracy tych pań poświęcę odrębny odcinek podcastu. Oddziały wywiadowcze powstawały również przy polskich drużynach strzeleckich. To kolejna organizacja niepodległościowa, powstała w 1911 roku we Lwowie w Galicji, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej Zarzewie. Do PDS należał Andrzej Małkowski, twórca polskiego skautingu i późniejszego harcerstwa. Pozwól, że nie będę Ci opowiadał o zabiegach politycznych, które doprowadziły do powstania polskiej siły zbrojnej, legionów walczących u boku Austro-Węgier. Nas interesują bowiem kwestie wywiadowcze. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku dotarła do Piłsudskiego zgoda austriackich władz wojskowych na wkroczenie oddziałów strzeleckich do Królestwa. W dniu 5 sierpnia Sławek przekazał funkcję szefa wywiadu kapitanowi Rajmundowi Jaworowskiemu pseudonim Świętopełk, który stanął na czele oddziału wywiadowczego złożonego z komendy i trzech pododdziałów – beków, czyli byłych bojowców, skautów oraz żeńskiego. Kadrę biura wywiadowczego tworzyli etatowi oficerowie odkomenderowani przez Piłsudskiego oraz szeregowi. Łącznie było zawsze kilku oficerów i około 30 szeregowych. Sam komendant wysoko oceniał kwalifikacje beków i używał ich do szczególnie ważnych wywiadów. Ich pracę wspomagał oddział skautów pełniących służbę wywiadowczą i kurierską. Zaś na czele kobiecego oddziału wywiadowczego stała Aleksandra Szczerbińska, przyszła druga żona Józefa Piłsudskiego. Ich rola była szczególna, gdyż Rosjanie mniejszą uwagę zwracali na kobiety kręcące się w pobliżu frontu, a to było bardzo istotne przy zadaniach kurierskich. Do obiecywanego powstania w kongresówce nie doszło. Wobec tego polscy politycy, ratując ideę polskich oddziałów, utworzyli Naczelny Komitet Narodowy, a ta sytuacja zaskoczyła Piłsudskiego, którego oddziały miały zostać przekształcone w oddziały wywiadowcze i dywersyjne. Jednak NKN doprowadził do stworzenia Legionów Polskich początkowo na bazie pierwszej kadrowej przekształconej w pierwszy pułk, a później w pierwszą brygadę. Oddział wywiadowczy zaś przemienił się tak naprawdę w wywiadowczo-propagandowy. W związku jednak z coraz większą rolą wywiadu strategicznego, czyli ustalaniem tego, co działo się po stronie frontu rosyjskiego i utrzymywaniem łączności w tym zakresie, a także z różnymi ośrodkami politycznymi na terenie kraju, powstała potrzeba odciążenia oddziału wywiadowczego z zadania prowadzenia rozpoznania pola walki. Tak powstała Komenda Wywiadów Bliskich, dowodzona przez Rydza Śmigłego. Jeśli istniała taka możliwość, to Piłsudski tworzył oficjalne placówki pełniące zadania informacyjne wszędzie, gdzie wkraczały oddziały strzeleckie. Oddział wywiadowczy 1. Brygady Świętopełka dostarczał również Austriakom dane wywiadowcze o rosyjskiej służbie wywiadowczej. Jednak z uwagi na gry personalne i polityczne, w lutym 1915 roku CK Armia rozwiązała biuro wywiadowcze przez jego oderwanie od 1. Brygady. Wobec tego w kwietniu Piłsudski wydał rozkaz Sławkowi nakazujący stopniową likwidację biura wywiadowczego, zaś osoby pełniące w nim służbę skierowano do poszczególnych oddziałów 1. Brygady. To był cios dla Piłsudskiego. Jednakże jeszcze w połowie sierpnia 1914 roku powstała Polska Organizacja Wojskowa, której istotnym narzędziem działalności był właśnie wywiad. Ale o tym następnym razem. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką polskich służb wywiadowczych czasów I wojny światowej, to serdecznie polecam Ci książkę na ten temat napisaną przez Jerzego Gaula pod tytułem Na tajnym froncie. Działalność wywiadowcza informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918. To z niej właśnie korzystałem w tej części odcinka podcastu. Desperat Residenta.
I oto jako czytelnik dostrzegam, że na rynku wydawniczym mamy do czynienia z czymś w rodzaju fali. Czy nowej, to tego jeszcze nie wiem. Powieści szpiegowskich? Odróżniających się od tak lubianego w Polsce gatunku, jakim jest kryminał. Spora część tych książek, wartych przeczytania, została napisana przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych oraz dziennikarzy, czy nawet przynajmniej w jednym znanym mi przypadku, opozycjonistę z czasów PRL-u, którego młode życie poddane było warunkom konspiracji, a także przez ludzi niezwiązanych z jakimikolwiek resortami. Są to jednak autorzy polscy. Jakoś nikt o tym nie mówi i nie pisze, dlatego postanowiłem na blogu stworzyć odrębną stronę, na której zamieszczam będę książki warte zapoznania się z nimi. Dziś jednak nieco opowiem o początkach zjawiska, dwóch autorach i napisanych przez nich powieściach. Trzeba przyznać, że literatura szpiegowska polskich autorów bardzo powoli torowała sobie drogę w umysłach i portfelach czytelników. Ja dopiero teraz zauważam pewien boom na ten typ książek i nazywam go nową falą książek szpiegowskich, choć jest to zjawisko mniej więcej 30-letnie. Z mojego punktu widzenia zaczęło się jeszcze za słusznie minionego systemu, czyli pod koniec PRL-u. Wówczas ukazały się pierwsze książki Henryka Piecucha traktujące o szpiegostwie. Jego dorobek pisarski jest wręcz nieprawdopodobny, obejmujący zarówno wywiady, jak i reportaże i książki historyczne, publicystykę w zakresie tajemnic służb specjalnych oraz beletrystykę. I skupię się na tej ostatniej. Henryk Piecuch. Jak donosi Wikipedia, w 1959 roku rozpoczął 3-letnie studia w oficerskiej szkole wojsk ochrony pogranicza, a po jej ukończeniu pracował w WOP. Był m.in. kolejno zastępcą dowódcy strażnicy w Kołbaskowie koło Szczecina, dowódcą strażnicy WOP Orle w Górach Izerskich, dowódcą kompanii piechoty górskiej i zastępcą dowódcy górskiego batalionu WOP w Szklarskiej Porębie, instruktorem Wydziału Politycznego Łużyckiej Brygady WOP w Lubaniu, a w latach 1979-1994 kierownikiem działu wojskowego, zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem naczelnym czasopisma Granica, które od 1990 roku nosiło nazwę Straż Graniczna. Zaś na przełomie lat 60. i 70. ukończył 5-letnie studia w Wojskowej Akademii Politycznej. W latach 60. bez zezwolenia swoich przełożonych zaczął publikować pod pseudonimami artykuły w takich czasopismach jak Taternik, Gazeta Robotnicza czy też Nowiny Jeleniogórskie. Pod koniec lat 60. został również korespondentem czasopisma Wojsk Ochrony Pogranicza Granica na odcinku południowo-zachodniej granicy państwa. Zajmował się również taternictwem. Do lutego 1973 był prezesem Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego, alpinizmem, himalaizmem i żeglarstwem. Był ratownikiem GOPR, jako pierwszy zapoczątkował współpracę WOP-u z GOPR-em, instruktorem narciarstwa, taternictwa i pływania. W latach 70. regularnie publikował, w większości pod pseudonimami, w około 20 gazetach i czasopismach, także zagranicznych, m.in. w Bułgarii, Francji, Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Węgrzech i ZSRR. Po około 20 latach służby w WOP, na początku 1979 roku, został służbowo przeniesiony do redakcji czasopisma Granica w Warszawie. W latach 1982-88 nielegalnie wydał na powielaczu 28 lub 29 numerów czasopisma Czerwona Krowa. Szerzej zainteresował się działalnością służb specjalnych po zamachu na papieża Jana Pawła II. Kolejnym impulsem była deklaracja ówczesnego wiceministra MSW, szefa służb wywiadu i kontrwywiadu generała brygady Władysława Pożogi, później generała dywizji, o większym otwarciu w udostępnianiu informacji wygłoszona na konferencji prasowej wiosną 1981 roku. Dzięki temu po 3 latach zrobił z nim serię wywiadów oraz uzyskał dostęp do wielu odtajnionych materiałów. Wykorzystał je m.in. w książce 7 rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą. To był rok 1987 i poszerzonych jej wydaniach 1993-1996. W latach 80. omijał ograniczenia w publikacji archiwalnych materiałów SB, opisując je w formie powieści opartych na faktach. Część książek opublikował w wydawnictwach konspiracyjnych, małych nakładach, także pod pseudonimami. W seriach wydawniczych Ekspres Reporterów i Białe Plamy zamieszczał reportaże historyczne dotyczące służb specjalnych. Jego powieści oparte na faktach to
Portret szpiega 1984, Czas szpiegów 1986, Desperat 1987 oraz Kto zabił? Desperat 2 2020. Tropem szpiegów 1988, Szpiegowski syndrom 1988, Rekwiem dla szpiega 1991 oraz Nóż Rekwiem dla szpiega 2019, a także Bilet do piekła rok 2020. Jeśli miałbym wskazać książkę, którą koniecznie trzeba przeczytać, to nie zastanawiałbym się ani chwili. Desperat to pozycja obowiązkowa. Henryk Bosak. Kolejny autor to również Henryk, tyle że Bosak. Niestety, on opuścił już nasz ziemski padołek w 2015 roku. Jak można wyczytać w Wikipedii, w młodości był działaczem harcerskim. W 1951 został słuchaczem Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Legionowie, a po jej ukończeniu w 1953 roku był oficerem Departamentu VII, czyli wywiadu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie od grudnia 1954, to była już reorganizacja tej instytucji, został oficerem Departamentu I Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, czyli dalej wywiadu cywilnego, zaś od 1956 roku Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która to struktura pozostała niemal nietknięta do końca PRL-u. W tym samym czasie pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Kontrwywiadu Zagranicznego oraz naczelnika tegoż wydziału. Pracował na placówkach zagranicznych jako rezydent wywiadu w Rabacie 1964-69, Genewie 72-74, Belgradzie 78-82 i w Budapeszcie 1985-89. Nie podjął służby w wywiadzie III RP, gdyż w 1990 przeszedł na emeryturę. Henryk Bosak napisał 7 powieści o autentycznych wydarzeniach w polskim wywiadzie, zmieniając dane osobowe bohaterów. Seria Rezydent składała się z następujących tomów. Rezydent z Genewy. Z tajemnic polskiego wywiadu 1972-1974. Wydane w 1995 oraz 2002. Werbownik. Z tajemnic polskiego wywiadu 1973-1974. Wydane w latach 1992 oraz 2002. Oficer centrali. Z tajemnic polskiego wywiadu 1974-1976. Wydanie z 1996 roku. Wnuk generała. Z tajemnic polskiego wywiadu 1976-1978. Wydane w 2000. Rezydenci i agentki. Z tajemnic polskiego wywiadu 1978-1980. Wydane w 2004 roku. Wywiadowcza wiza. Z tajemnic polskiego wywiadu 1980-1981. Rok 2006. Kurier z Brukseli 2010 oraz Konspiracyjny łącznik 2014. A tak przy okazji, Bosak był szefem Wydziału 11 PRL-owskiego Wywiadu Cywilnego, czyli Departamentu I MSW, i odnosił ogromne sukcesy w walce ze Solidarnością. Gdy odszedł ze stanowiska na oficera łącznikowego w Budapeszcie, to jego następcą został Aleksander Makowski. Ponadto był bezpośrednim przełożonym dwóch innych funkcjonariuszy, Piotra Wrońskiego i Włodzimierza Sokołowskiego, znanego lepiej pod pseudonimem literackim Wincent W. Sewerski. Wszyscy trzej są obecnie wziętymi autorami i przedstawicielami owej nowej fali polskiej powieści szpiegowskiej, ale o nich będzie już w przyszłych audycjach. Jeszcze jedno na zakończenie tej gawędy o polskiej beletrystyce szpiegowskiej. W każdą z powyższych książek można się jeszcze zaopatrzyć, zarówno w antykwariatach, jak i na Allegro, czy też eBayu, czasami na tanich książkach.
Jeśli zaś chodzi o Desperata, to poprawioną i uzupełnioną przez autora wersję, czyli Desperata 2, całkiem niedawno udało mi się nabyć w formie e-booka na ebookpoint.pl. Tam też znajdują się rozmowy z generałem Pożogą. Jednocześnie bardzo żałuję, że seria Rezydenta nie została wydana ponownie, ale już w naszych czasach teraz. To są po prostu świetne książki, które ja serdecznie polecam. W następnych odcinkach podcastu opowiem o polskiej beletrystyce szpiegowskiej, nowszej i najnowszej. Tobie zaś pozostawię przeczytanie tych książek, bo po prostu warto. Reguły władzy. W kolejnych odcinkach podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych zamierzam przybliżyć Ci reguły władzy i wpływu, które wypracowano w czasie i w przestrzeni, co oznacza w różnych czasach i miejscach na kuli ziemskiej. Moim zdaniem najbardziej podstawowe, dostępne polskiemu czytelnikowi są cztery opracowania. Niccolò Machiavelli, Książę, czyli traktat o tym, jak władzę zdobyć i utrzymać w początkowym okresie. Baltazar Gracjan, Sztuka doczesnej mądrości, czyli zbiór 300 aforyzmów traktujących o tym, jak władzę utrzymać oraz zapewnić sobie wpływ. 36 forteli lub też 36 podstępów. Chińska rozprawa o tym, jak radzić sobie z wrogiem zewnętrznym, szczególnie gdy swoje misje realizujemy w nieprzewidywalnym środowisku wysokiego ryzyka. Robert Greene, 48 praw władzy, czyli współczesny podręcznik dotyczący osiągania przewagi głównie przez wykorzystywanie różnych typów manipulacji. Książek jest oczywiście więcej, ale moim zdaniem powyższy zestaw udostępnia skondensowaną wiedzę w cyklu Zdobycie władzy i wstępne utrzymanie, machiavellizm, Utrzymanie władzy, jej rozszerzenie i zapewnienie wpływu, gracjanizm, Radzenie sobie z wrogiem zewnętrznym, nawet w niekorzystnych warunkach, 36 forteli i umiejętność uzyskiwania wpływu w otoczeniu rządzących, czyli na dworze władcy. Same przydatne porady. Machiavellizm. Pamiętasz, że odrzucamy pojęcia wartościujące zawierające ładunek emocjonalny? No to robimy to, gdyż machiavellizm charakteryzuje się przede wszystkim chłodem emocjonalnym i sporą przewrotnością. Cóż, Machiavelli pisał w epoce, która była końcem średniowiecza i początkiem humanizmu, a państwa powstawały, znikały lub zmieniały formy rządów i władców na ich czele. Stąd wzięło się też założenie, iż w stosunku do ludzi należy zachować nieufność i lekceważenie, a wszystko w celu zachowania kontroli nad sytuacją i odporność na społeczne wpływy. Co zrobić, by zdobyć królestwo? Wszystko. Wszystko, co jest skuteczne. Wszystko, co działa. Chodzi bowiem o własny sukces, odniesiony za wszelką cenę. Z tego też powodu łamanie wszystkich norm jest jak najbardziej wskazane, ale z wyjątkiem tych, które są dla nas korzystne. Pamiętaj jednak, że w machiavellizmie chodzi o skuteczność doraźną, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli o skuteczność operacyjną i ewentualnie taktyczną, ale już nie strategiczną, jaką jest utrzymanie władzy. Do tego bycie machiavellistą nie wystarcza, gdyż jak powiedział Napoleonowi Talleyrand, bagnetami można załatwić wszystko, sir. Mają jednak jedną wadę. Nie można na nich usiąść. A aby władzę utrzymać, to cytując już Machiavellego, trzeba być i lwem, i lisem. Czyli działać i siłą, i podstępem. Praca agenta UC. U łamane przez C, czyli undercover, po naszemu pod przykryciem. Zaś sam agent to funkcjonariusz służb specjalnych. Wydawnictwo Federalnego Biura Śledczego przy Ministerstwie Sprawiedliwości jest wydawcą Law Enforcement Bulletin. W lutym 1989 roku opublikowano w nim artykuł autorstwa dwóch agentów FBI, Johna Vasqueza oraz Sharon Kelly, zatytułowany Udział kierownictwa w pracy tajnych agentów – współczesne spojrzenie. I właśnie jego fragmenty będę dziś cytował.
Tematyka dotyczy problemów związanych z osobą tajnego agenta wykonującego zadania w czasie pracy pod przykryciem, czyli podającego się za kogoś zupełnie innego. Organy ścigania miały okazję przekonać się o tym, że operacje z udziałem tajnych agentów stanowią zarówno skuteczną alternatywę, jak i uzupełnienie tradycyjnych metod śledczych. Złożony charakter działalności przestępczej sprawił, że organy ścigania stają się bardziej innowacyjne w swoich metodach działania. Tajni agenci, po starannym doborze i przeszkoleniu, wyznaczani są do zbierania informacji i dowodów, które byłyby całkowicie nieosiągalne w inny sposób. Jednakże kierownictwo musi brać pod uwagę pewne niekorzystne cechy tej metody. Na przykład agenci biorący udział w tajnych operacjach zmuszeni są do wielu poświęceń w życiu osobistym i zawodowym oraz muszą stawiać czoła jedynym w swoim rodzaju i ciężkim źródłom stresu. Dlatego też kierownictwo powinno brać pod uwagę użycie tajnych agentów tylko wówczas, gdy przeznaczenie na cele operacji znacznych zasobów usprawiedliwione jest wagą przestępstwa oraz w przypadkach, gdy wszystkie inne metody zakończyły się niepowodzeniem. Gdy tylko operacja zostanie zatwierdzona, kierownictwo musi skoncentrować się na doborze zespołu operacyjnego, który będzie w stanie ściśle ze sobą współpracować w czasie jej trwania. Jednym z elementów decydujących o wyborze kandydata jest jego doświadczenie zawodowe. Dobrym agentem jest przede wszystkim dobry funkcjonariusz organów ścigania. Doświadczenie to powinno wynosić przynajmniej od 1 roku do 3 lat, w zależności od szeregu czynników dotyczących przeszłości osobistej i zawodowej ochotnika. Krótkoterminowa operacja z udziałem tajnych agentów może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a długoterminowa od kilku miesięcy do kilku lat. Dany organ może mieć do dyspozycji wielu kandydatów nadających się do krótkoterminowych zadań, ale niewiele jednostek posiadających cechy niezbędne do odgrywania swojej roli przez długi okres czasu. Wiele problemów psychologicznych oraz przystosowawczych napotykanych w trakcie wykonywania zadań długoterminowych może również dotyczyć jednostek biorących udział w powtarzających się operacjach krótkoterminowych. Nie każdy jest bowiem w stanie funkcjonować w tajnym charakterze niezależnie od rodzaju i czasu trwania zadania. Jedną z metod przesiewu kadr jest korzystanie ze standardowych sposobów oceny osobowości. Zebrane w ten sposób dane mogą stworzyć profil osobowości kandydata i przewidzieć w pewnym stopniu dokładności jego przyszłe zdolności wykonawcze w określonej tajnej roli. Metoda ta jest uzupełniana o odpowiednio przygotowane rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez ekspertów, na przykład innych tajnych agentów. Niezależnie jednak od rodzaju stosowanej metody naboru, kierownictwo powinno skoncentrować się dokładnie na przyczynie lub przyczynach, dla których dana jednostka zgłasza się do pracy w charakterze tajnego agenta. Po wyłonieniu właściwej jednostki, następnym zadaniem kierownictwa jest przygotowanie tej osoby do wykonywania zadania poprzez specjalistyczne szkolenie. Po wykładach i instruktażu, potencjalni agenci powinni wziąć udział w odgrywaniu sytuacji na rolę. Ta faza pozwala na eksperymentowanie z różnymi metodami postępowania i sprawdzenie umiejętności działania w charakterze tajnego agenta. Jeśli zaś chodzi o nadzór, to system nadzoru bada źródła stresu związane z pracą tajnego agenta w czasie, gdy agent znajduje się w trakcie misji lub w sytuacji powrotu do wykonywania normalnych zadań. Ponadto pomaga w rozpoznawaniu, unikaniu i minimalizacji problemów, co zwiększa szanse powodzenia agenta i jego operacji. Nadzór psychologiczny nad tajnym detektywem w czasie trwania operacji polega na rozmowach z daną osobą, w czasie których omawiane są zaistniałe problemy lub zagadnienia. Agent musi darzyć zaufaniem osobę lub osoby wyznaczone do kierowania tym programem. Zakończenie operacji oraz powrót do normalnego życia zależne są od informacji z wielu źródeł i dlatego też trudno jest zdecydować, w którym momencie zakończyć długoterminową operację. A jej zakończenie oznacza wielką zmianę w życiu agenta. Zakończenie zadania może wywołać u agenta reakcję objawiającą się poczuciem osłabienia psychicznego, które może powodować stan wzmożonej gotowości do obrony, irytacji i skłonności do wygarnięcia całej prawdy. Kierownictwo nie powinno natychmiast kierować agenta do kolejnej tajnej operacji.
Mam nadzieję, że transformacja formatu standard w tym podcaście podoba Ci się i całość zmierza we właściwym kierunku. Nie zmienia się jednak jedno, a mianowicie praca służb i ich agentur, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii oraz taktyki działań. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Być może jednak chciałbyś się ze mną podzielić jakimiś pytaniami lub sugestiami? Możesz to zrobić, pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. Przypominam Ci również, iż zbieram pytania, na które odpowiem w audycji wideo na YouTube w ramach sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. I mam do Ciebie ogromną prośbę. Poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. I zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe, Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu albo na blogu. Kolejna audycja okiem służb specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia, szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!